Jest pan dzisiaj w Grudziądzu, rozdaje pan ulotki, rozmawia pan z mieszkańcami, spotkanie takie typowo już przedwyborcze. No i tutaj poruszył pan bardzo taką istotną kwestię, coś co ostatnio promujecie. Kupujcie własne produkty. Tak, prowadzimy akcję Żyj po polsku, namawiamy Polaków do tego, żeby kupowali dobre polskie produkty, bo oczywiście nie ma nic złego w tym, że w Polsce pojawiają się zagraniczni inwestorzy. Proszę bardzo, niech tutaj działają, niech czerpią w tej działalności zyski, tylko niech konkurują z polskimi przedsiębiorcami na równych, sprawiedliwych zasadach. Trudno mówić o sprawiedliwości, jeżeli na przykład polscy kupcy płacą podatki, a te wielkie sieci zagraniczne mają wielomiliardowe obroty, w Polsce nie wykazują żadnych zysków i nie płacą podatków. Przejrzałem się witrynom sklepowym tutaj w Grudziądzu. Coraz więcej jest witryn, w których można znaleźć napisy do wynajęcia. Polskie sklepy bankrutują. W momencie, gdy te sieci zagraniczne uzyskają pozycję monopolisty, to wówczas zaczynają narzucać zaniżone ceny na produkty polskich przedsiębiorców czy polskich rolników. Polska Razem jest takim ugrupowaniem, które kieruje się dobrze pojętym patriotyzmem gospodarczym, dlatego namawiamy Polaków do kupowania polskich produktów. Wzywa pan premiera do zerwania kontraktu z włoskim producentem pociągów. Okazuje się, że nie przeszedł on wszystkich testów, jak to pan wspomniał. Znaczy, może nie tyle testów, ile nie uzyskał pewnych poziomów prędkości. No rzeczywiście, okazało się, że te osławione pociągi Pendolino nie uzyskały homologacji, czyli nie mogą jeździć po polskich torach i to nie jak zapowiadali z prędkością ponad 200 km, tylko nawet z prędkością 160 km. Tymczasem tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, a konkretnie w Bydgoszczy, jest firma, która podbija światowe rynki swoimi wagonami, swoimi pociągami, firma PESA. No i ta firma została w ogóle wykluczona z przetargu na pociągi tutaj w Polsce, dlatego że określono warunki przetargu. Rząd to zrobił, Ministerstwo Infrastruktury określiło warunki przetargu w ten sposób, że żaden z polskich przedsiębiorców, żadna z polskich firm nie mogła w tym przetargu wystartować. Teraz, kiedy okazuje się, że z firmy włoskiej otrzymaliśmy jakiś półprodukt, wzywamy pana premiera Tuska do naprawienia tego błędu, do unieważnienia przetargu, do ogłoszenia przetargu na nowo, ale już przy takich warunkach, które umożliwiają start także bydgoskiej PESie czy innym polskim producentom. Czyli wspieramy polski produkt, wspieramy polskich producentów, nasze wyroby. To jest wasze główne przesłanie tych wyborów. Z tym idziecie do Unii i to chcecie promować tam na miejscu i jednocześnie w regionach konkretnych już. Chcemy, żeby Unia w większym stopniu kierowała się interesem poszczególnych państw, przede wszystkim interesem Polski. Będziemy bardzo twardo zabiegać o nasz interes narodowy w Unii Europejskiej. Równocześnie chcemy, żeby Unia była odchudzona. Nasze hasło brzmi Wielka Polska w małej Unii. Wielka, czyli dbająca o swój interes narodowy, ale w Unii, która jest mniejsza, w Unii, która nie jest tak zbiurokratyzowana, która nie jest tak marnotrawna. Oczywiście unikamy takich postulatów, które formułuje na przykład Nowa Prawica. Koledzy z Nowej Prawicy mówią, że są za całkowitym wyjściem Polski z Unii Europejskiej. To moim zdaniem byłoby nieodpowiedzialnością. Nasz interes wymaga tego, żebyśmy byli w Unii, ale chcielibyśmy, żeby nasza reprezentacja w Parlamencie Europejskim bardziej dbała o interesy Polaków. No i chcielibyśmy, żeby Unia nie była takim zbiurokratyzowanym i bardzo kosztownym molochem.